Psychologia potoczna. Największy wynalazek w historii ludzkości. Psychologia potoczna jest rozumiana jako zdroworozsądkowe rozumienie zjawisk umysłowych. Jeśli Państwo mieli takie samo wrażenie jak większość uczestników eksperymentów Heidera i Zimmel, to mieliście takie narzucające się wrażenie, że te figury geometryczne widzialne na ekranie mają intencje, mają jakieś przekonania, jedne są złośliwe, inne są miłe. Dlaczego? Ponieważ przychodzi nam to z wielką łatwością, żeby przypisywać tego rodzaju stany nawet dosyć abstrakcyjnym układom, nie mówiąc już o rzeczach, które wyglądają na odrobinę bardziej ożywione. W związku z czym niewątpliwie jest to coś, co przychodzi nam z pewną łatwością. Jest to rzecz, w którą ludzie są wyposażeni. Być może ta zdolność również jest bardzo wcześnie rozwijana u nich. Zdaniem Joego Fodora, gdyby ta psychologia potoczna okazała się fałszywa, byłaby to największa katastrofa intelektualna w historii naszego gatunku. Jego zdaniem psychologia potoczna ma kolosalnie duże znaczenie. Niekoniecznie jednak jako czysty, zdrowy rozsądek. Bo można psychologię potoczną rozumieć tak naprawdę na kilka sposobów. To, jak ja to określiłem jako zdroworozsądkowe rozumienie zjawisk umysłowych, przesądza troszeczkę za dużo. To jest trochę nieostrożne. Więc zobaczmy, jak można byłoby to rozumieć. Filozofowie tak naprawdę różnie rozumieją naturę psychologii potocznej. Jako teorię zakładającą tak zwane postawy propozycjonalne, zaraz Państwu przypomnę, co to są postawy propozycjonalne, jako teorię zakładającą intencjonalność, nieco słabiej, jako wreszcie a prioryczną ramę pojęciową, proszę zauważyć, to nie jest wtedy już teoria, jako know-how, czyli pewnego rodzaju umiejętność i wreszcie jako niespójny zlepek. Zauważcie Państwo, że co najmniej trzy podejścia tutaj, te ostatnie, nie są czysto teoretyczne. Na tym wykładzie zajmę się najpierw podejściami teoretycznymi, a dopiero pod koniec, ponieważ są to mniej typowe podejścia, będę zajmował się podejściami nieteoretycznymi do psychologii potocznej. Przejdźmy zatem do teorii zakładającej postawy propozycjonalne. Najbardziej typowe filozoficzne ujęcie psychologii potocznej jest w kategoriach tzw. przekonań i pragnień. Ludzie przypisują sobie przekonania i pragnienia, aby opisywać, wyjaśniać i przewidywać swoje działania. Dlaczego ja, proszę Państwa, głoszę ten wykład? Ponieważ chcę to robić. Dlaczego chcę to robić? Ponieważ realizuję to moje obowiązki związane z tym, że zgodziłem się być wykładowcą. Zgodziłem się być wykładowcą, ponieważ chcę, ażebyście Państwo i inni studenci mogli lepiej zapoznać się z filozofią umysłu albo coś w tym stylu. Tak naprawdę to jest przypisanie trochę na wyrost. Wiele lat temu, kiedy się godziłem przeprowadzić ten wykład, miałem zastąpić profesor Katarzynę Paprzycką, która akurat nie miała czasu poprowadzić tego wykładu. Ja miałem prowadzić chyba tylko filozofię umysłu 2. No ale tak się zdarzyło, że jak to w Polsce, rozwiązanie tymczasowe zostało na zawsze. Proszę zauważyć, że przekonania w języku filozoficznym nie oznaczają po prostu jakichś stanów o charakterze takim jak opisywany przez język potoczny. W języku potocznym, kiedy powiem, że jestem przekonany co do czegoś, to znaczy, że bardzo jestem mocno o tym przeświadczony. Natomiast w języku filozoficznym, kiedy mówimy, że ktoś ma przekonanie, to po prostu znaczy, że uznaje jakiś sąd w sensie psychicznym. Znaczy uznaje jakiś sąd i tyle. Zgadzam się na coś, ale to nie znaczy, że ta moja zgoda jest jakaś bardzo silna, tak jak w przypadku przekonania. Ja jestem, przekonałeś mnie, zgadzam się z tobą, to jest bardzo mocne w języku potocznym. W języku filozoficznym to nie jest wcale takie mocne. Nie przesądza się tego, więc proszę pamiętać, że to jest pojęcie techniczne. Podobnie techniczne pojęcie jest pojęciem pragnienia. Przypisuje się po prostu jakieś dążenie, chcenie. To nie musi być mocne pragnienie, tak jakbym powiedział, że pragnę uczyć. No być może to nie jest moje największe pragnienie. Być może tak naprawdę najbardziej pragnę pieniędzy albo szczęścia. Tutaj, proszę Państwa, nie zdradzę się przed Wami, czego najbardziej pragnę. Czy miłości, czy szczęścia, czy pokoju na świecie. To nie jest konkurs na Miss Universe, gdzie musiałbym to wyjaśnić. W każdym razie pragnienie tutaj jest też rozumiane w bardzo taki neutralny sposób. Po prostu ktoś czegoś chce. Czyli jeśli ktoś czegoś chce i na coś by się zgodził, to ma przekonanie i ma pragnienie. Pragnienie w odróżnieniu od przekonań nie ma wartości logicznej, ale można postępować zgodnie z tym pragnieniem albo wbrew mu. Tak? Czyli to raczej przekłada się na działanie, natomiast przekonania mają wartość logiczną, mogą być prawdziwe lub fałszywe.
Czyli pamiętajmy, to nie jest potoczne pojęcie pragnienia, ale to też nie do końca potoczne pojęcie przekonania. Postawa propozycjonalna. Przekonanie i pragnienia to przykłady tak zwanych postaw propozycjonalnych, czyli postaw wobec sądów. Niektórzy nazywają je, tak jak profesor Tadeusz Ciecierski, nastawieniami sądzeniowymi. Ale jak powiada Szekspir, róża pod każdą inną nazwą pachniałaby tak samo, więc niezależnie od tego, jaką Państwo będziecie stosować terminologię, istota tego zjawiska jest identyczna, więc nie przejmujmy się różnicami czysto terminologicznymi. Weźmy sąd. W Warszawie jest ciemno. Ten sąd akurat jest, kiedy nagrywam ten wykład, fałszywy. Zwykle ten wykład prowadzę w listopadzie, dosyć po południu i wtedy rzeczywiście jest ciemno, ten przykład mi działa, ale w tym roku niestety nagrywam go o godzinie 12:35 i wcale nie jest ciemno. Ale jest ten sąd, można potraktować jako świetny przykład, ponieważ jest to sąd fałszywy. I teraz mogę mieć postawę, że uważam, że w Warszawie jest ciemno. Akurat nie mam tej postawy, ponieważ wiem, że to jest fałsz, ale mogę mieć postawę, że chciałbym, żeby w Warszawie było ciemno. Na przykład może chciałbym być niedźwiedziem i zapaść w sen zimowy i chciałbym, żeby było ciemno, wtedy będzie mi łatwiej zapaść w sen zimowy. No niestety nie jestem niedźwiedziem, więc nie mam też tej postawy. I mam też, mogę mieć postawę, że wątpię, czy w Warszawie jest ciemno. No, akurat wątpię dosyć mocno, ponieważ na razie nie jest specjalnie ciemno. Mimo że niebo jest dosyć szare, tak? Czyli zajmuję jakąś postawę. Zauważcie Państwo, jak jest zbudowana całe te wszystkie te zdania. One podzielają pewną własność. Mianowicie podzielają taką własność, że mamy operator jakiś w postaci czasownika z dodatkiem spójnika. Uważam, że wątpię, myślę, pragnę. Potem jest że, żeby, aby, czy, a potem występuje zdanie. To zdanie dalsze to jest sąd, który jest przedmiotem tej postawy propozycjonalnej. Po angielsku proposition, stąd propozycjonalny. To nie jest po polsku do końca, dlatego niektórzy wolą mówić o postawach wobec sądów albo nastawieniach sądzeniowych. To jest bardziej po polsku. Natomiast w tłumaczeniach na język polski profesor Barbara Stanarz stosowała termin postawa propozycjonalna i on się troszeczkę przyjął w naszej literaturze. Ja stosuję te terminy zamiennie. Więc mamy sąd i mamy ten operator, który wyraża moją postawę wobec tego sądu. Można mi przypisać zatem, że ja do tego sądu się odnoszę. Można teraz analizować te postawy propozycjonalne na kilka sposobów, ale najprostszy jest taki, że powiemy, że mamy jakąś osobę, mamy jej postawę i mamy sąd. I to tworzy pewną trójkę uporządkowaną, która charakteryzuje postawę wobec sądu. Jej składnikami są osoba, która żywi daną postawę, postawa, czyli ten operator tworzący, plus sam sąd. To trochę może brzmieć koliście, bo powiedziałem, że postawa jest częścią postawy, ale tak naprawdę chodzi o to, że mamy jakiś operator typowy dla wytwarzania tych postaw. On wyraża te postawy, więc te operatory można je wyróżnić na pewnej dosyć skończonej liście. One są wszystkie takie, że one po prostu przyjmują po sobie jakieś zdanie. Fodor i podobnie ujmujący psychologię potoczną filozofowie spierają się na temat tego, czy psychologia potoczna właśnie jest, czyli teoria zakładająca istnienie postaw propozycjonalnych jest prawdziwa, czy nie. Czyli jeśli Fodor mówi, że to byłaby największa katastrofa intelektualna w historii ludzkości, to mówi, że okazałoby się, że ludzie nigdy nie żywili postaw propozycjonalnych. I to byłaby dla niego największa katastrofa ludzkości intelektualna. Nie chodzi mu o to, czy ludzie posługują się dobrze zdrowym rozsądkiem, kiedy mówią o jakichś innych stanach psychicznych. To go kompletnie nie interesuje. Chodzi mu o to, czy naprawdę mamy przekonania i pragnienia w głowie. Czy ten dosyć minimalny sposób charakteryzacji naszej psychologii potocznej jest prawdziwy? To nie jest pełna charakterystyka, jak Państwo zobaczą, można to robić również w inny sposób. I przejdźmy teraz na szerszy plan, żeby popatrzeć na ten spór szerzej.